Stara podłoga nie stawia oporu. To pewnie kwestia odpowiedniego podejścia stolarza, który jest praktycznie wszędzie. To Darek, prawda? To musi być Darek. Cześć, stolarz! O, uważaj! Poczekaj, już się odsuwam. Tak, no, oni są tak jak schowani, no boją się. Ale przeszedł, właśnie dobrze, poczekaj, cześć, no. Oni się boją, tak? Uwaga, uwaga! Uwaga! Darek! 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 Stop! Odkładasz młot, za karę nie dotykasz młota. I skończyło się stolarzowanie. Dlaczego by tam... Gdyby nie ta lodówka, to byś się... Jak dzieci z elektromarzędziami. Jak chciałam sobie tutaj okienko na świat zrobić, no. No błagam, ludzie, no. Nie! Nie! Nie wolno się tak bawić! Macie być grzeczni, mieliście być dla siebie dobrzy i sobie pomagać! Nie wolno rzucać cegłami w kolegów! Ale przecież podłogę... Ale przecież... lodówka, to ja no nie przecież wiem, oni byli ukryci za lodówką! Ale też pomogłem im, bo sobie przynajmniej powietrza złapali jest za lodówkę! Jest bzdura, że ludzie przeżyli w lodówce wybuch atomowy! Dorota, podsumujesz, z kim pracujesz? Dzieci! To są dzieci! Tylko, że nie bawią się zabawkami, tylko prawdziwymi młotami, elektronarzędziami i ciężkimi cegłami. No ja nie wiem, kiedy oni dorosną i nie wiem, co by się wydarzyło, gdybym ja nie była na miejscu.